Tomek, przede wszystkim świetnie widzieć Cię znowu na boisku. No wróciłeś, zagrałeś. Jak czujesz się po tym pierwszym meczu? Przeciwnik bardzo wymagający od razu, na można powiedzieć, na początek. No ale można powiedzieć, że dzisiaj drużyna chyba dała radę. Cieszę się, że wróciłem. Ale chciałbym bardziej rozmawiać o drużynie, bo dzisiaj pokazaliśmy się bardzo dobrze na tle drużyny, która gra regularnie w Champions League. Szkoda tylko, że nie wygraliśmy tego meczu, bo uważam, że mieliśmy dobre sytuacje na to, żeby ten mecz wygrać. I to jest na pewno do poprawy, ale myślę, że możemy z tego meczu wyjść z podniesioną głową. I myślę, że każdy z nas wie, że daliśmy z siebie maksa. I myślę, że to jest dobry prognostyk do pierwszego ostrego meczu Super Pucharu. Tomek, mówisz o drużynie. Drużyna przepracowała bardzo intensywnie i pierwsze, i drugie zgrupowanie. Kawał solidnej roboty wykonanej, chyba można tak to powiedzieć. Pewnie się z tym zgodzisz. Pracowaliście solidnie, no i teraz czas na efekty. Tak, zgadzam się. Nie wiem, czy będę liczył dobrze, ale jest to moje 9. przygotowanie, może 10. przygotowanie pod trenerem Papszunem i jego sztabem. I zawsze ta praca jest bardzo dobrze wykonana i zawsze bardzo mocno pracujemy. I jestem na pewno zadowolony i dumny z tej drużyny, że ona nie pęka w ciężkich momentach i że nawet jak jest bardzo ciężko, to znów i znów ruszamy do roboty i to pokazuje charaktery. Myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do sezonu, ale to pokaże oczywiście mecze. Tomek, jeszcze jedno pytanie na koniec. Wiem, że nie chcesz rozmawiać za bardzo o sobie, ale muszę to pytanie zadać, bo kibice przez ten długi czas, kiedy wracałeś do zdrowia, bardzo często dopytywali, trzymali kciuki, żeby dodać Ci też tej otuchy, pisali liczne pozdrowienia gdzieś w komentarzach. I co chciałbyś mi powiedzieć po tym czasie, kiedy tak naprawdę ta droga już przebyta za Tobą, bo można powiedzieć, że już nie będziemy o Tobie mówić teraz w kontekście gdzieś tam powrotu po rehabilitacji, tylko już tak naprawdę no, jesteś już z powrotem razem z nami i to myślę, że wszystkich bardzo, bardzo cieszy. Wierzę, że kibice stęsknili. Ja przede wszystkim stęskniłem. Przeszedłem trudny okres. Jest to codzienna praca. Bardzo, bardzo ciężka praca. Czuję się bardzo dobrze i mam nadzieję, że znów będę mógł dawać to, co jest najlepsze we mnie, drużynie i klubowi, i kibicom. I nie mogę się doczekać, jak wszystko to znów zacznie. I cieszę się, że jestem z powrotem, bo czuję się świetnie w tej drużynie i jest to przede wszystkim taka moja druga rodzina i to jest dla mnie świetna sprawa. Dziękuję Tobie. Dziękuję bardzo.